Oto historia jednego z najbardziej niezwykłych wynalazków naszych czasów. Jego konsekwencje mogą zmienić oblicze współczesnej techniki. Człowiekiem, który udowodnił światu, że to, co wydaje się niemożliwe, staje się faktem, jest Polak. Wydawałoby się zwykły człowiek. Nazywa się Lucjan Łągiewka, mieszkaniec niewielkiej miejscowości Kowary koło Jeleniej Góry na południowym zachodzie Polski. Głośno stało się o nim dopiero 21 listopada 1998 roku, kiedy to na miejskim stadionie sportowym w Kowarach w obecności około 1000 osób oraz mediów z całego kraju Lucjan Łągiewka wraz ze swoimi współpracownikami zademonstrował coś, co wprawiło w zdumienie wszystkich zgromadzonych. Bo czy kiedykolwiek ktoś widział, albo przynajmniej słyszał, aby samochód osobowy jadąc prędkością 45 km na godzinę i uderzając w przeszkodę, nie doznał najmniejszego uszczerbku, a siedzący w nim kierowca bez zapiętych pasów bezpieczeństwa wyszedł bez szwanku? Pokaz ten był szeroko komentowany w mediach. Swój pomysł realizuje od roku, przeszedł już blisko 100 pomyślnych testów. Paulina Sitko. Funkcję ruchomej ściany pełnił zwykły maluch. Kierowca nie zapinał pasów. Wynalazca zapewniał, że po uderzeniu w stałą przeszkodę z prędkością 60 km na godzinę samochód nawet nie będzie podrapany. Lęk jest zawsze. Psychiczny. Nie ma odczuć fizycznych, ale psychicznie odczuwa się to tak jak normalny wypadek. Samochodu jadącego z prędkością nawet 60 km na godzinę nie jest groźne ani dla auta, ani dla kierowcy. Działanie zderzaka zaprzecza podobno znanym dotychczas prawom fizyki. W testach sprawdzających działanie zderzaka wziął dzisiaj udział po raz pierwszy w świecie nie manekin, lecz człowiek. Relacja Pawła Abramowicza. Tak właśnie wygląda ów zderzak, który być może już niedługo zadziwi fizyków i mechaników. Do testu za kierownicą samochodu usiadł syn konstruktora. Z dużymi prędkościami, mimo około 60 km na próbach my sobie stukaliśmy spokojnie. No, jak widać, żyjemy. Lucjana Łągiewki, fizyka samouka, który skonstruował zderzak pochłaniający siły powstające w czasie uderzenia. Pan Lucjan testował swój wynalazek nawet na sobie i do tej pory żyje. To, że jadący z prędkością 50 km na godzinę samochód wychodzi z takiego zderzenia cały, zawdzięcza pomysłowi Lucjana Łągiewki, wynalazcy z Kowar w Jeleniogórskiem. Fizyk amator nad super zderzakiem pracował przez kilka miesięcy. Uważa, że jego wynalazek zrewolucjonizuje motoryzację. Od niedawna zaczęły się nim interesować koncerny samochodowe. Kim jest ten człowiek? Mieszka bardzo skromnie na piętrze małej kamieniczki. Od wielu lat próbuje zainteresować świat swoimi niezwykłymi odkryciami i rozwiązaniami technicznymi. Urodziłem się 29 lipca 1949 roku w Kowarach. Praktycznie w tym domu. Tu też się wychowałem. Do szkoły podstawowej chodziłem w Kowarach, do dwójki na ulicy Wiejskiej. Natomiast liceum ogólnokształcące również w Kowarach imieniem Janka Krasickiego. Praktycznie rzecz biorąc, na tym zakończyła się moja edukacja. Ja bardzo lubiłem ścisłe przedmioty. Pamiętam, chodząc w czasie, gdy chodziłem do liceum ogólnokształcącego, bardzo pasjonowały mnie doświadczenia prowadzone w laboratorium chemicznym. I bardzo szybko w domu stworzyłem sobie podobne laboratorium, no i nawet miałem bardzo duże osiągi. Później, po upływie 2 lat, moje zainteresowania poszły jakby w stronę mechaniki i fizyki. Co w swej istocie proponuje Łągiewka? Czy chodzi tu tylko o oryginalny zderzak? Czy też mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem fizycznym, do tej pory nieznanym naukowo-technicznemu establishmentowi? O tym, że sprawa jest poważna, świadczy początkowe milczenie, niekiedy przerywane słowami dezaprobaty wobec rozwiązań Łągiewki, reprezentowane przez świat nauki. Do dnia dzisiejszego zresztą tylko jego niewielka część ma świadomość rangi sprawy, z jaką mamy do czynienia. Z historii nauki wiemy, że im większe i bardziej przełomowe jest dane odkrycie, tym na początku budzi większy opór.
Lucjan Łągiewka twierdzi, że zjawiska, które on ukazał w swoich doświadczeniach, otwierają nowy rozdział w mechanice, który opiera się na innych zależnościach niż fizyka oparta o formułowane dotychczas prawa Newtona. Trzeba zauważyć, że Newton zajął się oddziaływaniami w relacji tylko i wyłącznie dwóch ciał fizycznych. I te wszystkie obserwacje, jakie poczynił i wnioski, jakie wyciągnął w postaci praw, które są zresztą znane jako trzy zasady Newtona, one oczywiście mają sens, nie stanowią żadnego przekłamania, ale podkreślam, ma to tylko ograniczony zakres działania, ponieważ odnosi się tylko do dwóch, tylko i wyłącznie oddziaływujących ze sobą mas. Natomiast oddziaływania z udziałem już trzech minimalnej ilości mas zupełnie są innymi zjawiskami, innymi, o innym charakterze procesy się realizują. Tak różne, że można powiedzieć, zupełnie spokojnie to dzisiaj mówię, że żadne z praw Newtona nie ma tam zastosowania. Tymi oddziaływaniami rządzą zupełnie inne zależności, na miłość boską, i to jest przede wszystkim najważniejsze. Okazuje się bowiem, że z udziałem już trzech tych mas, o których mowa, może być cztery, pięć, to już niczego nie zmienia, ale już od poziomu trzech mas zaczynają się zjawiska, które nie mają nic wspólnego, nic z mechaniką newtonowską, czyli z fizyką klasyczną. I to jest największy problem na dzień dzisiejszy, z tym dotrzeć do świata nauki. Chociaż nie można tego uogólniać, tej wypowiedzi, ponieważ coraz więcej przybywa ludzi ze świata nauki, którzy to zaczynają rozumieć i to doskonale to rozumieją. Gdyby można było, obrazowo oczywiście, opisać to bardziej tak przystępnie, o co tu chodzi? Samochód to umownie jest jedno ciało, prawda? Drugim jest ściana. Ściana jest przytwierdzona do ziemi, czyli do kuli ziemskiej, a więc jest ta druga masa. A niestety trzecią masą, czy stety właściwie, to jest taki bardzo mały, w sumie naprawdę bardzo mały, wirnik rotacyjny. To jest taki walec łożyskowany, który może się pięknie obracać, a więc są to specjalne łożyska wysokoobrotowe, do tego układ przekładniowy i jeszcze inne podzespoły, które umożliwiają w momencie zetknięcia się samochodu ze ścianą, umożliwiają transformację, czyli transmisję, nie transformację, transmisję tej energii nie na tym kierunku ściana-samochód, tylko do tej trzeciej masy, którą jest ten wirnik. I okazuje się, że ten wirniczek przy określonych warunkach technicznych, po spełnieniu tych warunków, jest władny, jest w stanie przechwycić w tak krótkim czasie lwią część, ponad 90% energii kinetycznej. I sam proces jako taki, od strony analizowany, od strony energetycznej, nie stanowi niczego nowego sam sobie. Natomiast co temu towarzyszy, w sensie siłowym, jako zjawisk siłowych, to już jest zupełnie inna sprawa. To są te odkrycia. Okazuje się, że wówczas te siły, przyrosty tych sił bezwładnościowych są o wiele, wiele mniejsze. A więc nie dochodzi do tych przyrostów olbrzymich sił, które zabijają, miażdżą, niszczą, likwidują życie ludzkie, kaleczą ludzi i niszczą samochody. Te siły bezwładnościowe mogą być ustawiane, zaprogramowane poprzez odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji na poziomie kilkudziesięciokrotnie mniejszym. Ja sądzę, że nie wiem, jak doszło, jak mogło w ogóle dojść do tego, że przegapiono tak proste rzeczy. Ja sądzę, że głównie zbyt zasugerowano się tym wszystkim, co zrobił Newton. Owszem, to co on zrobił dotyczyło, jak już rzekłem wcześniej, oddziaływań w relacji dwóch tylko ciał fizycznych, prawda? Natomiast, no cóż, no on nie robił innych dalszych badań. A dlaczego, nie wiem. Natomiast należałoby zapytać, dlaczego po nim nie robiono tego. To,
To pytanie uważam za zasadne, prawda? Bo jeżeli chodzi o Newtona, to uważam, że on nie miał szans, bo nie było wielu technicznych rzeczy, nie było wielu kompresorów, nie było chociażby, nie było technicznych rozwiązań. Nawet sam aparat matematyczny był ubogi. Były tworzone dopiero te podstawy rachunku różniczkowego, całkowego. W ogóle nie funkcjonowało w sposób przejrzysty pojęcie energii kinetycznej, a więc on był bardzo wielki na owe czasy i on mógł tylko zrobić to, co zrobił. Natomiast cały ciężar dalszych poszukiwań, sprawdzań, badań spadał na pokolenia dalsze, prawda, następne. Dlaczego te następne tego nie zrobiły? Ja naprawdę nie wiem. Przegapiono, strasznie przegapiono rzeczy bardzo proste, uważam. Wydawało się, że pokaz działania zderzaka bezwładnościowego na stadionie w Kowarach otworzy drzwi do wielkich firm i koncernów przemysłu samochodowego, które natychmiast podpiszą umowy z wynalazcą i szybko wprowadzą w życie rozwiązania ratujące w skali roku życie setek tysięcy ludzi. Ford się zgłaszał, przysyłał oferty. Na piśmie miałem tylko podpisać i praktycznie rzec się wszystkiego na rzecz jako pracownik tej firmy. Każdy koncern inaczej do tego podchodził, ale wszystkie w dziwny sposób, tak bym rzekł. DU zaprosiło nawet nas na negocjacje. Na tych negocjacjach nam oświadczono, że owszem, badania będą wykonane, podejmie się DU tych badań naukowych, ale nie poinformuje o żadnych wynikach. W związku z tym odmówiliśmy dalszego prowadzenia negocjacji, ponieważ zaistniało jednoznacznie wyraźne podejrzenie o chęć schowania do szuflady tego rozwiązania. I w związku z tym przerwaliśmy te rozmowy. Firmy praktycznie prowadziły jakby akcję zaczepną. Chodziło o rozeznanie, praktycznie rzecz biorąc, o wstępne rozeznanie, o co tu chodzi. Natomiast wielka ostrożność, wstrzemięźliwość i powiedzmy sobie nie do końca przejrzyste dla nas układy zawierane przez te firmy w tych ich ofertach, no spowodowały i z naszej strony wielką ostrożność, ponieważ nie wiedzieliśmy, o co im chodzi tak naprawdę. Pozostała metoda małych kroków. Wokół naszego wynalazcy pojawiali się różni ludzie oferujący pomoc za udział w przyszłych zyskach. Niewielu z nich było wiarygodnych. Jednocześnie nasz bohater intensywnie szuka kontaktu z otwartymi umysłami, szczególnie naukowcami. Sprzymierzeńcem ciągle są media. Wynalazca zapraszany jest do różnych programów, udziela wywiadów. Pojawiają się wreszcie grupy poważnie traktujące pomysły Lucjana. Jedna z nich wywodzi się ze środowiska poznańskiego, gdzie Łągiewka wraz z kilkoma osobami zakładają spółkę akcyjną o nazwie Macrodynamics. Rozpoczęto tutaj poszukiwania naukowców mających kompetencje i odwagę zapoznać się z nieznanymi im dotąd zjawiskami. Do Kowar przyjeżdżają naukowcy ze środowiska krakowskiego. Bardzo szybko odnalazłem telefon tego człowieka, on się nazywał Lucjan Łągiewka. Mieszkał w nieznanych mi Kowarach, doczekałem jego telefon, dodzwoniłem się do niego i kilka dni później na jego zaproszenie, za jego zgodą przyjechałem wcześniej rano do Kowar. No i to, co się wydawało niemożliwe, okazało się, że jest możliwe i bardzo prawdopodobne. Pojechaliśmy do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, aby osobiście porozmawiać z profesorem Stanisławem Gumułą, który zdecydował się na zbadanie tej sprawy. Jest on obecnie szefem Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych na tej uczelni. Przyjechałem do Kowar właśnie z kolegą inżynierem Doruchem. No i zobaczyłem to wszystko, przejechałem się windą, no i już to było połknięcie tematu, prawda, który można powiedzieć jest moim głównym tematem już od dwóch lat. No jest niesłychanie fascynujący temat. Sztukę cyrkową też się czasem ogląda. Jak mnie ktoś zrobi w konia w sposób interesujący, no to też to lubię, prawda? Chciałem zobaczyć. No, tymczasem się okazało, że no, wygląda na to, że nie jest zaklinaczem, prawda, ani iluzjonistą, tylko że to funkcjonuje. Także no, było to szczególne przeżycie. Natomiast zabieranie głosu w tej sprawie, z zabieraniem głosu w tej sprawie ja zwlekałem lata, prawda? To efekt jest bardzo silny, bardzo ciekawy.
bardzo zderzający się z obserwacjami i doświadczeniami i on musiał zostać zbadany właśnie przez nas. Należy powiedzieć, że badał to zespół, prawda? Był kolega Henryk Doruch, prawda? Była koleżanka Piaskowska, prawda? Myśmy się nawzajem korygowali, pytali. Mieliśmy modele, które, no należy podkreślić, że Lucjan jest człowiekiem niezwykłym nie tylko w swych pomysłach, ale były to wytwory i jego wyobraźni, i jego technologii, i jego, można powiedzieć, rękodzieła, prawda? To był twórca i idei, i technologii, i fizycznego wykonania, dostarczenia czegoś, co w całości badało, funkcjonowało. Myśmy dostarczyli oprzyrządowanie, prawda? Aparaturę pomiarową. No i rejestrowane były wszystkie parametry mechaniczne. No i okazało się, że bardzo ładnie się bilansuje energia. Energia przepływa do urządzenia, do tego akumulatorka. Natomiast no, istotnym zmianom, obniżeniom podlegają siły uderzenia podczas zdarzenia i siły bezładności, co jest efektem właśnie najbardziej zaskakującym. Tymczasem wspomniana poznańska firma Macrodynamics aranżuje budowę innego małego modelu doświadczalnego, w którego tworzeniu bezpośrednio uczestniczy nasz wynalazca. Doświadczenia z modelem łągiewki prowadził na Politechnice Poznańskiej profesor Marian Dobry. Pełni on obecnie funkcję prodziekana do spraw kształcenia na studiach dziennych. Prace naukowo-badawcze i dydaktyczne prowadzi na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. Jest wybitnym wynalazcą, autorem ponad 40 patentów, w tym pokazywanego tutaj rewelacyjnego systemu mechanicznego wytłumiania wibracji zastosowanego do młotów pneumatycznych i tym podobnych urządzeń. Oto jak opisuje swoje naukowe doświadczenia z urządzeniem łągiewki. W badaniach był użyty jeden z prototypów wybudowanych w latach poprzednich. Ma on pewne cechy dodatnie, cechy ujemne. Tym niemniej zjawisko jest obserwowalne i właśnie na bieżni, po której on jeździ, ma specjalne prowadnice łożyskowe, żeby zmniejszyć siły tarcia, żeby efektem zderzenia tylko obserwować najsilniej. No, wyraźnie jest widoczne zmniejszenie sił bezwładności na dodatkowych masach, które możemy tutaj na przykład na lokomotywce położyć. W czasie eksperymentów właśnie wkładliśmy maleńki element masowy w postaci blachy stalowej i jest w ten czas bardzo ładnie widoczny efekt zderzenia z włączonym dynamicznym bezwładnościowym zderzakiem i z wyłączonym, gdzie pracuje tylko część pneumatyczna, właściwie poduszka pneumatyczna zamknięta tutaj w cylindrze i z jednej strony ograniczona tłokiem, który jest połączony bezpośrednio ze zderzakiem już fizycznym przypierającym do przeszkody. Poznańskie środowisko zareagowało tak jak Lucjan, zresztą wielokrotnie później dziękował, że nigdy tak nie był przyjęty jak w środowisku poznańskim, że faktycznie są to ludzie nieograniczeni w sensie niedopuszczania nowych teorii, ale pragnęli je rzeczowo i naukowo rozwiązać. Zastanawiający jest brak zainteresowania sprawą niezwykłego odkrywcy wrocławskich kręgów akademickich, które ze względów geograficznych są najbliżej Kowar i samego Lucjana Łągiewki. Rekompensatą tego jest dynamiczne środowisko alternatywne, aktywnie poruszające się na styku media-nauka. Wyrasta ona na główny ośrodek promocyjny sprawy kowarskich odkryć i wynalazków. Tu odbywa się na początku 2001 roku pierwsze spotkanie Lucjana z tą grupą. Myślę, że to jest bardzo ważne dobranie do tej masy, właśnie masy tego elementu, który odbiera tą energię. 2 czerwca 2001 roku w klubie Stajnia 8A we Wrocławiu ma z kolei miejsce pierwsze, otwarte spotkanie z łągiewką. Inkognito przybywa kilku wrocławskich naukowców. Toczy się gorąca dyskusja. Niektórzy akademicy o skłonnościach do ortodoksji nie mogą pogodzić się z demonstrowanymi faktami. Niech pan mi na to prosto odpowie, bez definicji. Co jest powodem konkretnie zlikwidowania tej siły bezwładności?
A są to procesy, zjawiska, które są naprawdę fizykom na dzień dzisiejszy nieznane, szanowny panie. Teraz, ja proszę tu podejść, proszę. Prosta belka, niech pan popatrzy. 30 września 2001 roku we Wrocławiu, na pierwszym ogólnopolskim forum niekonwencjonalnych wynalazków, konstrukcji i pomysłów, Lucjan demonstruje po raz pierwszy publicznie nowy model tzw. lokomotywki wraz z całym stanowiskiem doświadczalnym. Aby podtrzymać zainteresowanie wynalazkami łągiewki, udaje się namówić telewizję TVN, która poświęca całej tej sprawie odcinek programu z cyklu Niedowiary. Sierpień 1999 rok. Zapis wideo eksperymentu przy użyciu hamulców dynamicznych. To w tym programie do szerszej opinii społecznej dociera zapis wideo z testowania innego niezwykłego urządzenia wynalazcy. Hamulca dynamicznego, opartego na tej samej idei co zderzak. Skuteczność hamowania poprawia się 10-krotnie. Kierowca nie odczuwa żadnego przeciążenia. Przy tym układzie z hamulcami pana Łągiewki jest taka różnica, jakby się siedziało w kinie i oglądało jadący samochód. Jest duża różnica między procesem zderzenia na zderzaka dynamicznego czy energetycznego, a hamulcem dynamicznym czy energetycznym, ponieważ wynika ona z tego faktu, że czas całkowity trwania procesu dla zderzaka mieści się w przedziale od 0,02 sekundy, czyli 20 milisekund, 10 milisekund, czyli 0,02, 0,01 sekundy. W związku z tym, z uwagi na tak bardzo mały, krótki okres czasu działania tego procesu, nasze zmysły nie są w stanie niczego zapamiętać. Natomiast w przypadku hamulca sytuacja ma się zgoła inaczej. Czas trwania tego procesu już jest półsekundowy, do sekundy, półtora sekundy, a więc jesteśmy władni wszystkie doznania zarejestrować naszymi receptorami. No a to wywoływało niezłe zamieszanie, ponieważ ci ludzie, którzy chcieli sprawdzić, jakie to są wrażenia podczas tego hamowania, doznawali podobnych odczuć jak ja, a więc takie oszołomienie, zagubienie w czasie, w przestrzeni, w cudzysłowie oczywiście, ale takie naprawdę mocne rozkojarzenie naszych receptorów. Całe szczęście, że ten proces takiego, jak mówię, dynamicznego hamowania po kilku kolejnych razach nasz system akceptuje. Później nie robi to większego wrażenia, ale te pierwsze doznania są naprawdę bardzo dziwne. Jeżeli chodzi o fizykę zagadnienia, hamulec i zderzak są tymi samymi urządzeniami polegającym na tym, że obiekt zamiast energię rozproszyć w sposób drastyczny z naruszeniem obiektu, czyli samochodu, z naruszeniem pasażera i kierowcy, robi to przepływem energii. Ludzie zorientowani w sprawie czekają jednak na oficjalne ogłoszenie wyników badań, które równolegle prowadzone są w AGH w Krakowie przez zespół profesora Gumowy i na Politechnice Poznańskiej przez profesora Mariana Dobrego. Rok 2002 przynosi pierwsze oficjalne sygnały, że po wielomiesięcznych eksperymentach i pomiarach prowadzonych przez zespół profesora Gumowy możemy mówić o prawdziwości odkryć Łągiewki. W niektórych gazetach cytowane są jego wypowiedzi potwierdzające jednoznacznie pozytywne efekty badań nad urządzeniami modelowymi naszego wynalazcy. Autorytatywne enuncjacje w tej sprawie zawarte są m.in. w tym dokumencie, a niniejsza wypowiedź profesora pochodzi ze stycznia 2003 roku. Uważam, że istnieje mamy pełne prawo powiedzieć, że zaobserwowany efekt jest efektem Łągiewki, prawda? Bo to jest efekt, który on zaobserwował i dla którego zaproponował układ, który to pozwala demonstrować i wreszcie urządzenie, które pozwala go wykorzystać dla bardzo istotnych celów. Siły bezwładności przez samych fizyków uważane są za taki byt, który mieści się poza klasyfikacją sił. Można powiedzieć, że efekt Łągiewki, obserwacje Łągiewki, urządzenia Łągiewki są urządzeniami, które, że tak powiem, ugruntowują to sformułowanie, że to jest siła pozorna, prawda, siłą, którą możemy manewrować. Ja bym powiedział, że w pewnym sensie Lucjan jest większy niż D'Alembert, bo
zaobserwować siłę bezwładności, to wystarczy, prawda, przejechać się samochodem i nagle przyhamować. I tylko kwestia, że ta siła akurat się równa m razy a, prawda? Natomiast Lucjan zaobserwował coś, czego nie zaobserwowano, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, żeby zaobserwowano, że właśnie może tak nie być, bo przeważnie tak jest. I zaobserwować, że tak jest, było stosunkowo łatwo, natomiast zaobserwować, że tak nie jest i spowodować, że tak nie jest, to jest niesamowite zdarzenie, prawda? I tu jest wielkość człowieka. Zobaczymy teraz po raz pierwszy miarodajne, przeprowadzone zgodnie z regułami eksperymentu naukowego doświadczenie, potwierdzające niezbicie istnienie efektu Łągiewki. Dowodzi ono, że siłami bezwładności daje się sterować i na liniach zderzeń wielokrotnie je minimalizować. Pokaz ten został dla nas zaaranżowany na Politechnice Poznańskiej przez profesora Mariana Dobrego. Oglądamy tutaj rozstrzygający eksperyment. Mały pojazd uderza w przeszkodę. Ma w tym momencie włączone urządzenie Łągiewki. Zapamiętajmy, że pojazd uderza tylko raz w przeszkodę, a blaszka położona na jego obudowie przesuwa się do przodu zaledwie o kilka milimetrów. Teraz pojazd ten, startując z tej samej wysokości, jedzie z wyłączonym układem Łągiewki. Blaszka z impetem spada, a pojazd odbija się od ścianki aż 3 razy. Zobaczmy to jeszcze z szerszej perspektywy. Od pewnego czasu zaczęły do nas docierać sygnały, że krakowskimi badaniami interesuje się wojsko oraz ich służby specjalne. Zaczęło się blokowanie informacji. Profesor Gumuła pod wpływem nieformalnej presji wojskowych służb informacyjnych wycofuje się z wygłoszenia wykładu na temat wynalazków Łągiewki na 2. Ogólnopolskim Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków, Konstrukcji i Pomysłów odbywającym się w październiku 2002 roku we Wrocławiu. Również, mimo zapewnień, Lucjan Łągiewka, który miał wystąpić na tym forum, w ostatniej chwili odwołał swój przyjazd. Okazało się jednocześnie, że całe stanowisko doświadczalne wraz z dokumentacją z badań w AGH w Krakowie zostało zabrane bez pokwitowania przez oficera armii. Małgorzata Piaskowska, jestem doktorantką w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych. No i właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, uczestniczę od początku w badaniach wózka, czyli tego zderzaka. Modele, na których prowadziliśmy badania, jak również sam ten tor, prawda, pomiarowy zostały zabrane przez wojsko, no i do tej pory nie wróciły. Także nie możemy w tej chwili już od dłuższego czasu, w zasadzie, bo od grudnia prowadzić dalej badań. Mieszania się tajnych służb w sprawę odkryć Łągiewki obawia się m.in. prezes firmy Macrodynamics Waldemar Czerniak. Największe zagrożenie widzimy w tym, że gdyby się zainteresowało tym służby związane z militariami, czyli wojsko, takie, które będą chciały to wykorzystać tylko wyłącznie dla swoich celów, żeby tego nie upubliczniać. Zapytaliśmy wprost profesora Stanisława Gumułę, czy jego badania nad rozwiązaniami Łągiewki są objęte jakąś tajemnicą. No to znaczy, no jest objęte, no ja nie mam upoważnień, nie mogę, w ogóle mnie z natury rzeczy obowiązuje tajemnica zawodowa, no ale w końcu nauka jest dla wszystkich, więc o pewnych efektach
uważam, że mówić trzeba. Natomiast w sytuacji, gdy to poszło inną niejako drogą, no ja w tej chwili nie mogę dokładnie powiedzieć, jakie są losy. No bywa tak, że czasem, żeby pomóc sprawie, trzeba na chwilę zmilczeć, prawda? Na szczęście Lucjan ma jeszcze inne asy w rękawie. Od pewnego czasu w podwrocławskiej Długołęce, zaciszu użyczonego bezpłatnie przez polskiego rzemieślnika warsztatu, Łągiewka wraz z pomocnikami pracuje nad czymś jeszcze bardziej rewolucyjnym. Pojazdem nazywanym pędnikiem. Kolejnym cudem z jego niewyczerpanego magazynu pomysłów. Na czym polega idea pędnika? Jeżeli chodzi o proste wykorzystanie, aczkolwiek już odbiegające ideą od hamulca czy też zderzaka, jest zbudowanie tak zwanego pędnika. To jest budowa napędu, który będzie wykorzystywał dwa rodzaje zderzeń. Zderzenie klasyczne, związane z reakcją, prawda, na obiekt, i zderzenie to tak zwane, no nazwijmy go, z efektem Łągiewki, prawda? Jeżeli byśmy umieścili pojazd z dwoma zderzakami, z których jeden byłby z pochłaniaczem energii, a drugi bez tego pochłaniacza, to oczywiście i on był umieszczony w obiekcie, w jakiejś skrzynce, to on, uderzając raz w jedną ścianę, raz w drugą, gdzie jedno zderzenie będzie z efektem Łągiewki, a drugie będzie, nazwijmy go, klasycznym, no to oczywiście zaobserwujemy siły działające, wypadkową siłę działającą na ten obiekt. Oczywiście, że tego typu napęd nie jest napędem bezenergetycznym, żeby tutaj się nie było jakichś nieporozumień, że jeszcze i Lucjan nam obalił zasadę zachowania energii, prawda? Chociaż wszystkiego się po nim już można spodziewać. Ten napęd, ten uniwersalny silnik, czyli pędnik, w sposób otwarty, po raz pierwszy, zaprzeczy tym prawom. Taka jest różnica w tych relacjach pomiędzy całą grupą rozwiązań dotychczas realizowanych, a tym właśnie, o którym mówię, czyli o pędniku. Gabaryty takiego silnika będą dużo, dużo mniejsze. Zużycie paliwa co najmniej w granicach 50% zmniejszone. Natomiast prostota tego urządzenia w konsekwencji musi przynieść wymierne i to olbrzymie korzyści materialne. To znaczy, o ile na przykład dzisiejszy silnik tłokowy, który napędza samochód, prawdopodobnie ma kilkaset części. Bo każdy podzespół, gdyby rozebrać na detale, to będzie tak właśnie, jak mówię. To są setki części. O tyle tutaj w tym rozwiązaniu wystarczy góra 20 elementów. Samochód, gdyby nie siły tarcia, no grawitacja plus do tego siły tarcia, wystarczy ten samochód postawić na idealnie śliskim lodzie. No co się stanie? On nie ruszy, on będzie sobie swobodnie mielił kołami w miejscu, prawda? No i co wtedy? No nie ma napędu, ani silnik jest urządzeniem napędzającym, a ten cały system pozostałych rozwiązań jest pędnym, prawda? No i co? I nie jesteśmy w stanie ruszyć, prawda? Teraz drugi przykład. Statek, łódź. Jeżeli nie będziemy wiosłować, czyli znów ta woda, ten ośrodek, z którym my jako ten środek transportu musi współpracować. Samolot odrzutowy, jeżeli by nie wyrzucał, on się odpycha od gazu, który pobiera z powietrza, plus do tego spaliny, od tego się odpycha. W rezultacie odpycha się od gazu, prawda? Tu natomiast układ hermetycznie zamknięty, w którym jest umieszczony ten pędnik, no i zmagazynowana energia. Nieważne, energia kinetyczna czy potencjalna, to nieważne. Ważne jest to, żeby tą energię, wykonując pracę, prawda, przez to urządzenie, które jest właśnie tym pędnikiem, mogło ruszać z miejsca. Wywołać ruch lub jego zmianę, lub zatrzymanie ruchu, nie ma to znaczenia. W każdą z tych możliwych stron to urządzenie jest w stanie wykonać wszystkie niezbędne manewry. Przy czym sprawność tego urządzenia, bo to jest chyba najważniejsze, na dzień dzisiejszy sądzę, że jest to
w granicach 90% całkiem realna szansa. Mamy świadomość, że nasz kowarski geniusz doszedł do tego wszystkiego całkowicie samodzielnie, ale zarówno on, jak i prawie cały świat współczesnej nauki nie zdawali sobie sprawy, że idea pędnika zrodziła się w kilku miejscach na świecie już sporo lat temu. Jeden ze światowych gigantów niekonwencjonalnych technologii, Francuz Jean-Louis Nodin, zaaranżował ostatnio eksperyment oparty o opis patentowy Henry'ego Bulla ze Stanów Zjednoczonych z 1935 roku. Zjawisko to ma wiele analogii do idei pędnika Lucjana Łągiewki. Widzimy tutaj nagłe uwolnienie ściągniętej sprężyny odpychającej po lewej i po prawej stronie ruchome nakrętki. Ponieważ prawe nakrętki napotykają na osi ruchu na materiał amortyzujący, a lewe nie, pojawia się różnica między siłą akcji i reakcji. Konstrukcja ta porusza się w jedną stronę. Prawdziwym hitem była także konstrukcja z początku lat 60. zbudowana przez Normana Deana, która na podobnej zasadzie wznosiła się kilkadziesiąt centymetrów do góry. Zanim jednak polecimy w kosmos z pędnikami Łągiewki, podsumujmy, jakie mogą mieć zastosowania jego praktycznie udowodnione odkrycia i wynalazki. Zastosowania, jak już wspomniałem, są... Wachlarz jest na dzisiaj nawet może nie do określenia, bo to specjaliści z danych dziedzin mogą się wypowiedzieć dokładnie. Możliwości zastosowań tych wszystkich zmian, nie chcę być nieskromny i używać wielkich słów, ale tego, czego się zdążyłem dowiedzieć przez całe życie, myślę, że z tego wyniknie, powinna przynajmniej, dosłownie rewolucja techniczna, ponieważ począwszy od amortyzatorów, wszelkiego rodzaju obrabiarki, środki transportu, wszystko to, co rzeczywiście jest mechaniką. O ile już jest oczywiste, że można zmniejszać bezwładność tej samej masy, prawda, to równie dobrze można zwiększać tą inercję. I to też pięknie można zagospodarować. Nie da się tak jednym pytaniem, prawda, w miarę krótko udzielić odpowiedzi, co to za konsekwencje mogą z tego wyniknąć. Szczerze mówiąc, jest ich tak dużo, że ja sam nie umiem ich przewidzieć do końca. Czy efekt kilkudziesięcioletnich eksperymentów, dociekań i badań Lucjana Łągiewki, potwierdzonych przez miarodajne ośrodki naukowe, pozwoli wreszcie praktycznie wykorzystać je dla Polski, dla rozwoju techniki na całym świecie? Czy sam wynalazca znajdzie w końcu satysfakcję finansową za swój geniusz, za wręcz tytaniczny wysiłek włożony w dowodzenie swoich racji? Czy też, jak prawie zawsze, wszystko to utonie w typowym polskim piekiełku, w nieporozumieniach i zawiściach międzyludzkich? Czy zainteresowanie służb specjalnych zaszkodzi, czy pomoże sprawie? A może za kilka lat zobaczymy, jak wielkie firmy z Zachodu sprzedają w Polsce rozwiązania Łągiewki, a on sam klepie biedę? Tego właśnie obawia się jeden z pierwszych naukowców, którzy poważnie potraktowali jego pokazy. No nie chciałbym się na tematy narodowe wypowiadać, ale twierdzę, że traktowana jest ta sprawa przez ludzi, którzy decydują o rozwoju, o wdrożeniach, zbyt po macoszemu, za bardzo asekuracyjnie i tak, za bardzo po polsku. W momencie zakończenia prac nad tym filmem dotarła do nas nieoczekiwana informacja, że Lucjan Łągiewka wykonał pierwsze testy na swoim nowym modelu bezwładnościowego zderzaka. Pojechaliśmy natychmiast do Kowar, aby to zobaczyć. Nasze spotkanie z Lucjanem poprzedziła wizyta u burmistrza Kowar. Osobiście uważam go za wielkiego człowieka, chociaż urodzonego w małym mieście. Jest to człowiek na pewno o bardzo gruntownej wiedzy i niespożytej wręcz energii, jeśli chodzi o realizację swoich celów. Postrzegamy go oczywiście bardzo pozytywnie, bo nie każde miasto może poszczycić się tym, iż posiada obywatela, który być może zmieni zasady fizyki, które na dzień dzisiejszy są powszechnie obowiązujące. Udało nam się skontaktować z panem ministrem Szmajdzińskim, dzięki któremu
ostatnimi czasy sprawa pana Lucjana została mocno pchnięta do przodu i z tego miejsca chciałbym panu ministrowi bardzo podziękować za jego wsparcie w tej sprawie. Pan Lucjan mówi wprost, że jeżeli ten wynalazek zostałby wprowadzony w życie, to będzie zabiegał o to, aby wszelkie inwestycje związane z budowaniem zakładów wdrażających jego wynalazek znajdowały się na terenie miasta Kowary, co nie pozostaje bez znaczenia dla naszego miasta. Na naszej stronie internetowej jest bezpośredni link pod nazwą Znani Kowarzanie i tam pan Lucjan Łągiewka występuje na pierwszej pozycji. Wśród tych, którzy go znają osobiście, ma opinię raczej człowieka bardzo sympatycznego. Wszyscy lubią pana Lucjana, jest człowiekiem wesołym, zawsze pogodnym, zawsze uśmiechniętym. Szereg zwykłych ludzi nie do końca zdaje sobie sprawę ze skarbu, jaki tutaj posiadamy na terenie miasta w postaci pana Lucjana i jego pomysłów. Nasz wynalazca zaprosił nas do warsztatu miejscowego zakładu urządzeń technicznych, gdzie wraz ze wspomagającymi go ludźmi zbudował zupełnie nowy model zderzaka. Okazało się, że jego wymiary zostały radykalnie zmniejszone w stosunku do tego, co pokazano w 1998 roku na miejscowym stadionie. Również mechanizm wyprowadzania energii zderzeń został zaprojektowany całkowicie po nowemu. Wprawdzie wynalazca nie chce nam zdradzać szczegółów tego rozwiązania, ale pokazujemy tutaj zapis wideo pierwszych testów tego urządzenia. Próby te rozpoczęto od najmniejszych prędkości i mają być one stopniowo zwiększane. Najważniejszy jest efekt potwierdzający po raz kolejny możliwość zmniejszania bezwładności ciała na liniach zderzeń.